Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny unboxing moich części do nowego komputera. I tym razem przejdziemy do jednej z kolejnych ważnych części, czyli do procesora. Zakupiłem sobie procesor firmy Intel, jest to i5 o modelu, zaraz wam powiem, i5-4690. I tak, to jest czterordzeniowy procesor, taktowany zegarem 3,5 GHz na każdy rdzeń oraz z 6 MB pamięci cache. Do tego to jest to oczywiście na podstawce LGA 1150, czyli na tej, na której chodzą także i7, więc w przyszłości będę mógł sobie zmienić procesor na większy. To jest takie malutkie pudełeczko. Pudełeczko to zawiera dwa elementy zasadniczo. Pierwszy z nich to jest oczywiście procesor. Procesor, oj, wypadło. Jak zwykle coś się dzieje, kiedy ja coś odpakowuję. Tak. Procesor to jest taka malutka kosteczka, jedzie do zamontowania w podstawce LGA 1150. Nic tutaj nadzwyczajnego w tym nie ma. Ja sobie to schowam oczywiście tutaj w swoim tym. To druga do rzeczy dodawana w zestawie tego procesora jest chłodzenie firmowe Intela, natomiast ja oczywiście nie będę go używał, ponieważ wydaje mi się, że ono jest zbyt słabe, żeby przechłodzić ten procesor na wysokich obrotach, więc no po prostu jest co jest. Za procesor dałem w tamtym roku coś ponad 800 zł, dokładnie nie pamiętam ceny, ale w okolicach 800, między 800 a 900 zł. Procesor kosztował, jak widzicie, w zestawie takim boksowym jest procek plus chłodzenie firmowe, ale polecam ze swojej strony zmienić chłodzenie na jakieś lepsze z większym wiatraczkiem, ponieważ ten ma mały wiatraczek, co się skończy tym, że będzie to wszystko mocno buczeć, jeżeli będą wymagało mocnego chłodzenia. To jest taki mały boksik, w tym boksiku właśnie za tą cenę dostajemy procka i chłodzenie. Tutaj widać procesor w tej kieszonce, tutaj jest widok pudełka. Jeszcze raz, procesor i5-4694x3,5 GHz. Taki procek będzie w mojej płycie głównej i w moim komputerze nowym. Nie chciałem kupować i7, bo i7 była kilkaset złotych droższa o podobnych parametrach, może troszkę więcej miała bajerów. I to by było na razie wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa, pa.